Ostatnie zmiany w szkle kontaktowym wywołały wielkie poruszenie. Jakiś czas temu informowaliśmy, że z programu do TVP Info odeszli znani komentatorzy Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. A w TVN24 trwa poszukiwanie nowych twarzy, które mogą ich zastąpić. Już w ubiegłym tygodniu w roli komentatora w programie zadebiutował popularny bisior, czyli Marcin Bisiorek który współpracuje z Radiem 357, jest jednym z prowadzących muzyczną audycję mam grać. Jest głównie kojarzony z branżą radiową, w której pracuje od dwóch dekad. Jak widać sprawdzanie nowych komentatorów trwa. Wczoraj wieczorem u boku Tomasza Sianeckiego w szkiełku pojawiła się doktor habilitowany, Aleksandra Przegalińska. To duże zaskoczenie, bowiem jest to osoba związana bardziej ze światem nauki niż mediów, chociaż w przeszłości była także dziennikarką gazety wyborczej. Przegalińska jest badaczką rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Od 2013 roku jest zawodowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie od 2016 do 2020 była adiuntką, a od 2020 roku jest prorektorką. Warto dodać, że Kasia i Markowski to nie jedyne znane postacie, które w ostatnim czasie opuściły szkło kontaktowe. W czerwcu ubiegłego roku program opuścili: Krzysztof Dałkrzewicz, Artur Andrus i Robert Górski. Dałkrzewicz zniknął z programu? bo musiał ponieść konsekwencje po niefortunnym żarcie skierowanym do dziennikarza TVN 24 Piotra Jaconia. Z kolei Andrus Igórski odeszli w geście solidarności z satyrykiem. Zobacz też, niespodziewany telefon w szkle kontaktowym wprowadził niesłe zamieszanie. Nagle padło nazwisko, dał krzewicza smutny finał dla Tomasza Wolnego. Odsunięty przez TVP prezenter zastąpiony. Wybrana syna legendy szkle kontaktowym do TVP Info odeszli znani komentatorzy Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Zadebiutował popularny Bisior, czyli Marcin Bisiorek. Pojawiła się doktor habilitowany Aleksandra Przegalińska, a od 2020 roku jest prorektorką. Krzysztof Dałkrzewicz, Artur Andrus i Robert Górski. Zobacz też, niespodziewany telefon w szkle kontaktowym wprowadził niesłe zamieszanie. Nagle padło nazwisko dał krzywicza smutny finał dla Tomasza Wolnego. Odsunięty przez TVP prezenter zastąpiony. Wybrano syna legendy.